Wakacje w placówkach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęły się konkursem plastycznym, tym razem pod hasłem Wakacyjna przygoda. Zainteresowanie zajęciami w Spółdzielczym Domu Kultury i Klubie Osiedla Kopernika z roku na rok wzrasta. Nie brakuje chętnych, by ciekawie i miło spędzić czas. Na frekwencję dzieci w tym roku nie możemy narzekać, jak i w latach ubiegłych. No już na tą chwilę jest w naszej placówce zapisanych ponad 70 dzieci. Na pierwszy tydzień upłynął pracująco, bardzo żeśmy miały dużo pracy związanej z zapisywaniem dzieci, z podpisywaniem przez rodziców zgód na uczestnictwo regulaminów i praktycznie od wtorku już nasze wakacje ruszyły pełną parą. Naszą akcję Lato corocznie dofinansowuje gmina Wieluń, także w tym roku również mamy wsparcie, dlatego z tej formy wypoczynku może skorzystać dużo dzieci. Z dofinansowania gminy Wieluń korzysta również klub w osiedlu Kopernika, Spółdzielczy Dom Kultury, czyli obie placówki Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pomimo, że rozpoczęły się wakacje, klubowicze zaliczyli ciekawą lekcję historii w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Podczas zajęć uczestnicy poznali zabytki Wielunia, oglądając prezentację multimedialną. Co to za kościół? Kościół Franciszkanów. Nie kościół Franciszkanów. A to nie, że jestem koło biblioteki. Koło biblioteki, tego popatrzcie. Zaraz zobaczymy, jak go przebudowano przez długi czas, właśnie takie on miał charakterystyczne wieżyczki. Tutaj jest właśnie, tam od rynku głównego, tutaj w kierunku z nowego rynku, tu będzie gdzieś nowy rynek się zaczynał, tak? A tam idzie droga na stary rynek, tak? Następnie dzieci wraz z przewodnikiem udały się na wycieczkę po centrum miasta, by zobaczyć, jak dziś wyglądają omawiane wcześniej zabytki. Idziemy plantami, ale sobie wyobraźmy, że faktycznie przez wiele wieków tutaj, mniej więcej w tym miejscu, przebiegały, były mury obronne, tak? O tym pamiętajmy. Wieluń tak naprawdę właśnie centrum miasta znajdowało się, generalnie miasto znajdowało się w obrębie murów. Długość tych murów, ktoś ma pomysł, jakie były długie mury, które Wieluń oplatały? 2 miliony. Co 2 miliony? 250 kilometrów. 250 kilometrów, to chyba mówisz o państwie polskim, a nie o mieście. No, szacuje się, że około 1200 metrów, czyli tak trochę ponad kilometr, więc to wcale nie było. Dzisiaj my sobie wyobrażamy miasto jako duże, tak, rozbudowane gdzieś osiedla, gdzieś tam na obrzeżach, a właśnie w średniowieczu, wiek XV, XVI, XVII, tak, to miasto właśnie nie było wcale tak dużo. Po wyczerpującym spacerze zawsze znajdą się wytrwali, żeby spędzić czas na sportowo. Boiska Orlika to miejsce, gdzie dzieci ze Spółdzielczego Domu Kultury i Klubu Osiedla Kopernika z przyjemnością sprawdzają swoją sprawność fizyczną.